Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku Playground Trzeba Auto Online. Jak widzicie, mamy teraz wgląd we wszystkie update'y, jakie Rockstar zafundował nam od momentu pojawienia się GTA 5. I teraz czwarty, The Business Update, czyli aktualizacja biznesowa. Zostań rekinem finansjery Los Santos i hrabstwa Blaine dzięki nowej aktualizacji biznesowej. Miłośnicy mocnych wrażeń oraz weekendowi wojownicy będą mogli wskoczyć do pachnących nowością super szybkich aut lub chwycić za stery nowego samolotu Vestra. Amination też posiada nowy asortyment, m.in. ciężki pistolet oraz karabinek specjalny. Wchodzącym gwiazdom biznesu nikt nie wytrąci z ręki tak ciężkich argumentów. Prezencja to klucz do sukcesu, więc. A, inaczej, to jest błąd. Prezencja to klucz do sukcesu. No, ale dobrze przeczytałem na samym początku. Więc warto sięgnąć po nowe elementy formalnej i nieformalnej odzieży biznesowej. Luźne marynarki, spodnie, garnitury, buty na obcasach i bluzki. Wisienką na torcie twojego imidżu może być poważna fryzura bądź tatuaż nawiązujący do pieniędzy. Czyli pewnie znaczek dolara, znając życie. No ale okej, pobieramy i zobaczymy, jak się sprawuje w akcji. No dobra, najnowsza aktualizacja zainstalowana. 2000 już na samym starcie pieniędzy za darmo, spoko. Ale kurde, i tak mi na zbyt wiele nie wystarczy. Trzeba coś zwinąć od razu. Oj. No, może motor zostawmy. Bo tak samo jak Super Lama teraz nadaje się na śmietnik w porównaniu z innymi graczami tutaj. Oni mają lepsze samochody, ja nie mogę Sanchezem śmigać. No ale dobra, któryś z tych samochodów trzeba sprzedać. O kurde, czerwone? Świetnie, dobra, Lamo. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Koma! Nie, dobra, może ten. Jeszcze lepiej. Ej, no! Nie odjeżdżaj, poczekaj. No, zatem jakieś, nie wiem, 3000 może wpadną? Zawsze bliżej do upragnionych nowych przedmiotów, ale tak właściwie co mogę sobie kupić? Samolotu na pewno nie. Samochód ten Gran Torino, czy tam Turismo. Niestety nie, za drogi, jak dla mnie. Jakieś ciuszki ewentualnie. Może było znowu Superlamę przebrać, niczym w Barbie Simulator. A, ej, 7. Shit, dobra. A sporo ich było na drodze, więc pewnie Rockstar chce, żeby ludzie sobie dorzucili parę groszy. Do upragnionej aktualizacji. Oh shit, siemka. I żegnam. Through key. 422. No wybacz, no. Ale już teraz mam karabinek, więc nawet będę chciał się zemścić, to mam nadzieję, że będę miał więcej argumentów, żeby cię posłać do piachu. Okej, jest tam. Ej, no dobra. Mogę go jeszcze załatwić w sumie, no niby czemu nie. Dobra, ale dwa razy wystarczy. Tak, weźmy ten. Najwyżej, jeżeli zabłąkam się nim gdzieś tutaj, to na samym końcu spróbuję go sprzedać jeszcze raz, bo 7000 to nie w kij dmuchał. Ale dobra, w Amination coś było rzekomo, oj. Co jest z tym gościem? A dobra, niech się boi tylko. Nie będę go już gonił. Wejdziemy sobie, zobaczymy, co nowego przyniósł update. Halo, cześć, witam, siemanko. Co tam? O, chyba, że właśnie ktoś wysiada z radiowozu. Mam coś widać przez te zasłonki? Przez żaluzje? Ej, widać, dobra, no to... Przeczajka? Nie wypatrujemy radiowozów. No zaraz zniknie ta gwiazdeczka, nie będzie problemu. Przy okazji mogę się przyjrzeć logerowi. Piwo dla prawdziwych drywali i patriotów. Piwo dla prawdziwych patriotów. Oczywiście. Albo do kogo innego. Dla redneków? Nie, no co wy. Dobra, co macie nowego? Ciężki pistolet podobno. No, no, no. Aha, tu. Ło, ho, 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 ho. 13 865 dolarów. Mało brakuje. Ciężki pistolet. No, 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 no. Dobra, najpierw na karabinek uzbieram, bo karabinku na pewno częściej będę używał niż ciężkiego pistoletu. No ale przydałoby się teraz dachowca wykonać. O. Shit! Niefajnie. Że namierzyło mi tamtego gościa z daleka, a nie gracza, który stał naprzeciwko. No ale dobra, raz się zemścił i na tym poprzestańmy. Co, jedzie do mnie? Czy biegnie? W każdym razie już nie biegnie. Bo chyba poruszył się z Drepcedesa. No dobra, teraz ja muszę policjantów skubić, niech ich szlak. Na koncie ile?
To nie jest zbyt fortunny moment na wybieranie teraz, ale... W sumie on się tutaj może wychylić jeszcze, okej, poczekajmy. Tylko oni tak mnie widzą przecież. Nie wiem kto, nie wiem jak, ale ktoś mnie widzi. Dobra. Ten już mnie na pewno teraz nie widzi, bo jest martwy, więc weźmy jego radiowóz. Nie będzie on nic przeciwko, z tego samego powodu. Bo jest martwy. Więc jedziemy dalej. Ej, a może tak po prostu ich zgubić tu? U siebie. Ciężko będzie z helikopterem, ale... Shit! Dobra, przestraszyć helikopter to po pierwsze. Gdzie on jest? Tu. Dobra, poleciał siną dalej, już radiowóz zdążył przyjechać, kurde, dobra, no to, żeby zostać do garażu niezauważonym, to muszę oddalić się samochodem. Chociaż delikatnie spróbować. No, zanim oni się skapną, co jest tak właściwie grane, że tutaj krążę wokół swojego garażu, to już daleko im odjadę. Tu jest ktoś krążący po menu, to przy okazji, jak już uciekam, jak już jestem rozpędzony. No dobra, teraz troszeczkę zwolniłem. Więc można zawrócić, nie? Bo on jest tam na dole gdzieś. A to właściwie... To why the hell not? Czemu niby miałbym go nie wypatrzeć? Przynajmniej spróbować, szybko. Tutaj ta pauza go kosztuje życie teraz właśnie. Albo nie? Dobra, jeden headshot. Drugi headshot. Trzeci headshot. Czwarty. Potrąci go tramwaj? Nie. Ale zatrzymajmy. A kurde, nie zdążyłem, policjanci byli szybsi, ale takie ich zadanie. Eliminować niebezpieczeństwa. Ale okej, okay, no dalej tam stoi. Jak kto poszedł na łatwiznę? No chyba nie tamten, do którego strzelałem nagminnie teraz. No tam już go nie ma. Dobra, zresztą, who cares? Weźmy nasz nowy super samochód. No nie, nie ten. Nie, o co, nie ten mam na myśli. Chodziło mi o ten z garażu, więc podjedźmy tam sobie swobodnie, spokojnie. O, ten będzie kaleką, niestety. No super, musisz uważać, jak wycofujesz. Ale w sumie wiesz co, chcę swój samochód z powrotem, proszę bardzo. Bo tu widzę coś o wiele ładniejszego. Ej, spoko furka pan posiadał. Jak skrzynie? Ten koleś, którego ja dwa razy zabiłem, zgarnął skrzynkę. Gdzie była jakaś skrzynka? Oooo, shit. No nie fajnie. Ale dobra, korzystając z tego, że mam naprawdę fajne auto, ale które ciężko się prowadzi. Shit, patrzy w moją stronę, gościu z drugiej strony ulicy zupełnie, samochody znikają, ktoś się je przypał. A nie, myślałem, że mnie snajper trzaśnie, ale na szczęście nie. Ej, dobra. Ej, co tutaj robisz? Koło mojego garażu. Koleś, mój garaż, tylko mój. Co z tego, że pewnie setki innych osób mają go też wykupionego, po prostu. On jest mój, prywatny i nie godzę się, żebyś z niego wyjeżdżał, kiedy ja gram na tym samym serwerze. No, ale schowajmy Sancheza. Oh shit. Słaby motyw, słaby motyw, słaby motyw, ale zdążyłem. Dobra, mam nadzieję, że na niego samochód nie będzie mi blokował wyjazdu. Gdzie jest moja wakka? Shit. No dobra, trzeba wykonać ten telefon i stracić trochę pieniędzy niestety. Morse Mutual Insurance. Where's my car, god damn it? Morse Mutual Insurance. Trzy kafle. Drogo. Okay. Zostaje 8200. No, dobra, ale tymczasem czym mogę sobie pojechać? Wszystko ulepszone, wszystko ma kuloodporne opony. No jest w czym wybierać. Dobra, Gauntlet. Nostalgia wygrała. Tylko, że ten koleś tam będzie czekał pewnie. A Gauntlet cię aż tak szybko nie rozpędza. Ale dobra, cicho, cicho, spokój. Parę strzałów tylko, no wpadłem na policjantów, ale tylko dlatego, że byłem właśnie w trakcie ostrzału, co czy byłem ostrzeliwany. Kurde. Dobra, tutaj jeszcze będzie czaju, więc zygzaczek. I powrót. Nie, bo w dzisiejszym odcinku ogólnie miał być challenge od XRS-a. Który polega na tym, że mam przeżyć walkę o przetrwanie całe 10 fal, a do tego potrzebuję kompana, bo w pojedynkę jest naprawdę ciężko. A więc poczekamy, aż Maciej będzie dostępny, albo Leonidas, albo któryś z was, którzy tego słuchacie. O shit, dobra, tam się dzieje, więc skoro nie mam jeszcze kompana, to zajmijmy się może tymi. Pepans? Jest pukawka, jest i Pepans. Dobra, nie, nawrót.
Ej, no motocyklistę. No wypadałoby go ściągnąć. Albo chociaż tego. Który próbował mnie walnąć? On wygląda to wam na pojazd osobisty. Nie, dobra, lepiej SMG. Nie chcę wysadzać pojazdów, chcę zabijać ludzi. No come on! No, nareszcie, kurde, za dużo to zabrało czasu. Łebski gość. Widocznie poszedł headshot, ale 400 punktów reputacji to nigdy nie jest w kit dmuchał. Shit, przydałaby się teraz wakka. Już bym był koło nich! A tak właściwie, skoro tu się ktoś błąka po menu, to czemu by tak go po prostu nie wyciąć? No nie możesz tak zatrzymywać na samym środku, no ej no. Trzeba być ostrożnym. Dobra, tutaj parę samochodów za 7000. Ale jedziemy w głąb miasta. Poza tym ta walka o przetrwanie na normalu praktycznie nie ma sensu, bo jest to półgodzinna potyczka, za którą się zarabia chyba 8000 max. A na trudnym, gdzie skąpanem można sobie w miarę dać radę, już oj, dziesiątki tysięcy. Więc to się opłaca o wiele bardziej, więc XRS, wybacz, ale poczekaj do następnego odcinka. Mam nadzieję, że wtedy Maciej się zgłosi do nagrywania. No albo Leonidas, no. Kto, komu będzie bardziej po drodze? Stoi tylko, nie? Bam? O, mocny zderzak, magano, to nie muszę poprawiać. Dobra, ale paru graczy posłałem do piachu, jest fajnie. To może zobaczmy, jak tamten sobie w domku siedzi. Bo na pewno siedzi, ale jest też najbliżej. Zajrzyjmy. Między żywopłotem? Tak jest. Patrzcie, jakie manewry, już tryb single player dawno zakończony. Pozostaje tylko online. No i w tym momencie, kiedy to widzicie, mam nadzieję, że już Dark Souls 2 będzie wiódł prym na moim kanale. Ale dobra, moment, moment. Więc chodziło mi tylko o to, że już umiejętności wzrosły, nawet te zwyczajne prowadzenia samochodu. Jest w środku, nie. Nie chcę wchodzić. Jedną wizytę w czyimś domostwie już miałem, skończyło się to prysznicem i nie. Wyścig powietrzny? Okej. Brzmi zagadkowo, wręcz tajemniczo. Będziemy się ścigać z samolotami? Serio? Wśród drapaczy chmur, mknij przez miasto, olewając korki. Trasa wiedzie od Parku Mirror do Del Perro. To zamknięty wyścig dla samolotów, którego trasa wije się wśród wieżowców. Ale dobrze brzmi, ej! Ale zaproś kogoś jeszcze. Bo zaprosiłeś jedną osobę oprócz naszej dwójki, więc... No! Będzie emocjonujący wyścig. Już uruchamiałem, no to faktycznie będzie emocjonujący. Tak w dwójkę. Ja, no dobra, przynajmniej wiadomo, że będę na podium. Już się mogę cieszyć. Western Cuban? Duster? Luxor! O kurde. Ej, no ten wygląda świetnie na piśmie, co czy... Shamal, Velum... Ej, Vestra, nowy samolot. Dobra, jest, wreszcie, ej, mam okazję się przelecieć nowym samolotem. Dobra, weźmy czerwoną Vestrę. Jest ciekawe, czy Maciek, który gra praktycznie codziennie, miał już taką okazję, albo Leonidas. Że nie wiem, czy zarobił już. Nie, on miał tam, kurczę, miliony dolarów na koncie, no to ej. Ale dobra, sprawdźmy nowy samolot w akcji. Tak, kontynuuj czerwoną Vestrą. Wiem, że to jest nieracjonalne, ale postawmy. 500 baksów, jedyne. No wygląda ładnie. To już na samym początku muszę przyznać. Ale że tam nie było do wyboru jeszcze na przykład, nie wiem, lasera, bo gości mnie odsadzi. Już na dzień dobry. Ale ma to samo, dobrze, okej. Następny jest tam, ziomeczku. Dobra, byle się nie rozbić. Ale dobra, prowadzę w tym wyścigu. Kolo wziął to samo, będą wyrównane szanse. Kurde, jednak Mallard by tu się lepiej nadał, ten kaskaderski. Na pewno lepiej by się spisywał tutaj w wąskich przesmykach. Shit. Dobra, gościu się rozwalił, oj co teraz? Oh shit! Pierwsze miejsce, tak po prostu. Mam dokończyć wyścig? Nie, serio, mogę już go olać, czy mam dokończyć? Jeżeli tak, no to... Ej, kurde! On tam lata cały czas!
ale popełnił samobójstwo. Dobra, to mi daje jeszcze sekundkę, żeby wlecieć tutaj przez to, które ominąłem. Wykonać najpierw zwrot. Oh shit. On jest przede mną. Jest ten drugi, jak się dwa razy rozbił, no ej, bez przesady. Ale też hardkorowo lata, to trzeba przyznać. Ale to staram się delikatne zwroty robić, a ten tam, o, takie coś właśnie robi. Ale tutaj trzeba. Ostre zakręty, w ten sposób trzeba samolotem pokonywać. Każdy pilot wam to powie. No albo przynajmniej zawodowy gamer pilot. Nie wiem, wysunięte podwozie delikatnie mnie zwolniło, niedobrze. Gdzie on jest? Daleko za mną. Sobie beczki trzaska. Dobra, więc mogę sobie teraz rzucić okiem. Nie, leci równo. Dobra, nie ma co zaglądać. Myślałem, że szaleje tam z tyłu i zaraz się rozbije. O kurde! To zniknięcie było zupełnie niepotrzebne. No! Pięknie! Ależ on to zrobił! Kurde, koleś, bi, brawo, nie? Bi, brawo! Naprawdę. Taka masakra! I że jeszcze on jest tak blisko tutaj, to jemu tam mogło naprawdę pójść jeszcze lepiej. Ładnie. Ale dobra, lećmy z naszą westrą. Chill. A on naprawdę jest blisko, nie wiem jak on to robi. Wąchaj pył! Ej, może to, że on leci za mną, a w powietrzu się tworzy to samo. Tak, tunel aerodynamiczny. Że on będzie mógł mnie próbować wyprzedzić, dobra. Spoko, spoko, cwajak. Trafił swój na swego, kurde, dobra. Tutaj powiadasz. Rozbił się, przeleciał, poleciał w cholerę. Niedobrze. Dla niego, dobrze. Dla mnie. No i kolejne samobójstwo. Nie, chyba dobrze postawione 500 baksów, jeżeli gościu coś postawił. Oczywiście. Ale nie zwróciłem uwagi, czy zakłady są dalej ważne. A już mam teraz taką przewagę, że no, mogę chyba lecieć spokojnie. Aż tu się szykują najbardziej karkołomne manewry. Żebym się nie rozbił, nie stracił pozycji na samym końcu. Dobra, on jeszcze raz się roztrzaskał. To moment, skoro tam się rozpieprza, a tutaj jest taki zawijas i dał sobie świetnie radę. Może nie wiem, może on takim samym fuksie jak ja po prostu. Ale nie, dobra, teraz z głową. Spokojnie, o shit, nie, 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 źle, 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 bo ominę. Dobra, ledwo co przeżyłem. Dobra, trzeba wykonać nawrót, bo on już leci. No wiem, że nie tędy. O kurwa, drzwi! No! Dobra, no gdzie jest ten checkpoint? Tam. Shit. Dobra, nie latajmy lepiej w tej pozycji. To jest tylko do skręcania. Ciężko później utrzymać dobry pułap. Okej. Okay. Jesteśmy na dobrej trasie, a on też. Chyba go jeszcze czeka zawijas, a poza tym popełni samobójstwo i tu już jest koniec. Dobra. Ej, pierwszy od dawna wygrany wyścig. Spoko. Gratulacje, Super Lamo. Biję tobie, brawo. Kończysz pierwszy. Woo! 4 minutki. Prawie. Co, zakłady poszły? W ruch? No nie, ale 3500 prawie. Zawsze się przyda. Nie, było 44 ranga, co tym razem dostanę? Zobaczymy. No okej, co ty na to, żeby jeszcze raz, tak powiedzmy, przed końcem odcinka. No podoba mi się moja passa. Coś źle było? Frostfire? Troszeczkę oksymoron. No ten X tam jeszcze zupełnie nadaje nie wiadomo jakiego wydźwięku w tym wszystkim. Wyścig powietrzny. Ej, jak stadion? Wyprawa na stadion? To można podziwiać. No dobra, no skoro tak chcesz. Proszę bardzo, ale z racji tego, że to jest nowa sesja, to może... Znaczy, bo nas wrzuci do nowej, czy do tej starej, gdzie, skąd zaczynaliśmy. A właśnie, proszę bardzo, opis aktualizacji, którą właśnie pobrałem w tym odcinku. Tak, super szybkie samochody, nowy samolot, którym już mieliśmy okazję się przelecieć. I nowe ciuchy, właśnie, to jeszcze można zobaczyć. Choć chciałem, kurde, kupić ten super specjalny karabinek. No i ciężki pistolet. Nie, lepiej siać przypał niż siać średni przypał, dobrze wyglądając. Choć garnitury, no dobry gajer nie jest zły w sumie. Nie no, zobaczymy. Już w końcu nazywają do swobodnej rozrywki. Swobodna rozgrywka, która też jest swobodną rozrywką, oczywiście. Na początku odcinka dostałem nagrodę za koleżeńskość, a później pozabijałem paru graczy tak po prostu. A teraz mam jeszcze zamiar okraść sklep spożywczy.
Ej, powinieneś to przeżyć, lalusiu, gugusiu. Potrącenie było takie mocne. Dobry dzień dobry, znaczy się. Bang, 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 bang. Nie, strzelam praktycznie nie patrząc, gdzie skieruje się biała kropka, więc ja bym zgarnął kulkę zaraz, to przepraszam. Ale na pewno jej nie zgarnę, że wrzucisz torbę. Właśnie. Dzięki. I żegnam. Ozięble. Dobra, trzeba się oddalić tylko. Policja z której? Z lewej, z prawej i z każdej w sumie, tylko nie z tyłu. Przybijemy ten płotek. Znaczy, kosze. Dobra, no jakby było turbo, na pewno bym dał radę. Teraz nie wiadomo. Dobra, jest, jesteśmy w domu. Jeżeli nie pojawiam się przede mną, to uciekliśmy policji właśnie. Z tego zuchwałego napadu. A tamci z naprzeciwka. Chcieliby mnie dorwać pewnie. Chcieliby nawet, żebym wpadł w ich sidła sam. Ale nie. Polec tutaj na przełaj. Przez boisko. Potrącając tylko jedną kobietę. Która na pewno w trakcie tego lotu zasmakowała życia. Flashbacka miała pewnie. Całe życie przed oczami przeszło. O kurde, zabrnęliśmy do hangaru. Nie fajnie, ale w sumie tu jest jakiś gang, którego jeszcze nie miałem okazji rozwalić. Dobra, potrzebuję jednego przedstawiciela tego gangu. Orzesz! Kurde, człeku! Nie, 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 shit! To jest okrutnie zła miejscówka na takie rzeczy. Po pierwsze, auto nie oferuje żadnej osłony. Okej, będą wybiegać z tamtej i będą jednocześnie przybiegać z tej. Z której najpierw, no właśnie. Dobra, jeden do piachu. No to jakby. Na raty, bo na raty, ale jednak. Tamten prawie. No dalej. Kurde, teraz się super dla mnie na przeładowywanie zabrało oczywiście. A tak właściwie mi, bo to ja upewniałem się, że przeładowywanie jest na czerwony. Bo ostatnio dużo w Dead Nation zdarza mi się grać. I tam jest przeładowywanie na wciśnięcie prawej gałki, a prawa gałka wciśnięta tutaj nie robi nic. Więc jakież było moje zdziwienie, kiedy postać nie przeładowała swojej broni. Dobra, zmienimy miejscówkę. To jest zbyt duży hardcore. Tu? Gdzieś? Serio? Tu stoicie? Tak jest! Kurde, stoją tu, stoją. Skrzynka jakaś. Z zapasami. Ale spokojnie. Mówi się, że trzeba strzelać w nią. Ej, o, faktycznie, dobra, dzięki! Wszystkim w komentarzu, którzy wspominali o tym, że należy strzelać do skrzynek. No patrzcie państwo, no kurde! Ładnie. Mam nadzieję, że po ataku nogami mi to zostanie. No, przy okazji można taki delikatny przypał tam posiać. Wytrącić ich z równowagi. Pozostaje 10. Jeden biegnie tam, oj. No kurde, nie sięgniesz, super lamo, serio. Bez lunety. Odstajmy się tym wewnątrz. Ej, z dala od mojej fury! Zarysujesz rakier. Wow, 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 kiepsko, super lamo się schowałeś teraz. No teraz już lepiej. No come on! Albo auto-aim, albo bez auto-aimu. Orient. Chyba, że mu nie wbiegł pod shotguna tylko. Na szczęście nie. Nie, bo nigdy nie jest wskazane takie bieganie na szałaputa. Po mapce, kiedy przeciwnicy się kręcą i mogą naprawdę szybko posłać do piachu. Naprawdę szybko. A dobra, nie opuszczam przypadkiem terenu? Nie, bo tu jest jakiś koleś. To znaczy tu. Nawet, kurde, dwóch. Martwych już na szczęście. O, 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 o! Wszyscy? Oby. Bo nie mam czasu nawet na batona teraz. Ej, ale na kolejną skrzyneczkę zawsze czas się znajdzie. I na pozbieranie dolarków. Dobra. Shit. Tamten gdzieś poleciał hangarem zupełnie. No, bo tu się w bocznym przejściu czai. Tego też nie wiadomo. Skrzynek tu już więcej nie ma, nie? O! Jest i pan jeden i zaraz przyjdzie pan drugi, więc spokojnie. Jest głupi, przybiegnie sam. Więc może by go tak przeciwpancernym potraktować. Prosto w główkę. Jeden strzał wystarczył. Łeb rozwalony. Wszystkie zabójstwa moje, strzały w głowę tylko 7. Ej! Ten ostatni był 7. Chociaż tyle. No ale dobra, kochani. Teraz w tym miejscu kończę ten odcinek, chyba że Brucey będzie chciał coś ważnego jeszcze powiedzieć.
Wysłuchajmy go. Nie, to nie było nic ważnego. Mogłem skończyć już wcześniej. Dobra, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!